Siema, siema, Tajtory, widzowie, wczoraj mieliśmy nowy update w Brawl Stars i jak to zazwyczaj, jak jest nowy update, to są też wielkie bugi w naszym Brawlu. Dlatego dzisiaj pokażę wam 10 największych błędów w nowej aktualizacji Brawl Stars. To, co się wczoraj działo, zwłaszcza takie dwa bugi, które wam pokażę, one mogły zniszczyć całego naszego Brawla. Musicie je znać, bo naprawdę to jest za mocne. Jednak zanim do tego przejdę, mordeczki, kto wczoraj miał za darmo do odebrania mitycznego Star Dropa w sklepie, zostawia teraz łapkę w górę pod tym odcineczkiem. Zobaczymy, ile będzie takich osób, więc koniecznie lajkujcie, no i możecie mi napisać w komentarzu, co wam się udało trafić w tym darmowym, mitycznym Stardropie. Ja w sumie tylko na drugim koncie trafiłem skina, a na reszcie nic fajnego nie trafiłem. A no i jeszcze szybciutko przypominam o tym, żebyście zostawili suba na moim kanale, bo każda osoba, która ma zostawionego subika na kanale Tori i na kanale Tori 2, może brać udział w konkursie na pięknego skina do Hanka, gdzie możecie go wygrać totalnie za darmo. Więc jak jeszcze nie macie subika, to widzowie szybko subskrybujcie. Ja już przechodzę do pierwszego buga, ale zanim do tego przejdę, to przypominam szybciutko o wpisaniu kodziku Tori w sklepie. Każdy, kto ma wpisany mój kod, jest mega spoko ziomkiem i jeszcze jak zakupicie jakiś pakiet klejnotów z moim kodzikiem, no to wtedy będziecie pozdrowieni na odcinku, a teraz wychodzi zaraz nowy karnet zadymiarski, dużo nowych skinów, więc warto już teraz sobie doładować gemy i zrobić ich zapas. Ale okej, pierwszy bug, którego muszę wam pokazać, był od razu po zaktualizowaniu Brawla. Gdy była to gdzieś koło chyba 11.00, coś takiego, ta godzinka wczoraj, no i gdy mogliśmy od razu pobrać aktualizację, no to wtedy, gdy ją pobraliśmy, wchodziliśmy do Brawla, wyskakiwało nam logowanie, nie powiodło się, spróbuj ponownie później. I tak miał każdy, mimo że już przerwa konwersacyjna się skończyła, no to gdy się wchodziło, to nie dało się zalogować i dlatego twórcy po chwili znowu odpalili kolejną przerwę konwersacyjną, no i trzeba było czekać kolejne, no nawet chyba godziny. Drugi bug dotyczył Stardropa i miałem go właśnie na wczorajszym live'ie, więc już wam daję tutaj urywek z tego live'ika. Coś to jest takie nagranie z mojego live'ika, wezmę to do odcinku, pokażę wam buga, jaki miał miejsce wczoraj z tym darmowym, mitycznym Stardropem. Otwieramy go z dedykacją oczywiście dla spina, klikamy w niego i patrzcie, jak jest lag, nagle mi gdzieś przenosi, co się dzieje, okej, dobra. Przeniosło mnie teraz do Stardropa normalnie, niby mogę go już otworzyć, ale jak w niego kliknę, to zobaczcie, co się znowu stanie. To jest kolejny jeden z większych bugów właśnie w nowej aktualizacji. Widzicie, patrzcie to, jakiś biały ekran przez chwilę był, a ja dostaję monety, co za fatalny Stardrop, kurde, farta nie było, no ale co zrobić, widzowie. Lecimy szybciutko do trzeciego buga i on akurat był w katalogu. Wchodzimy sobie w katalog i musimy tutaj znaleźć postać, jaką jest Piper. Piperki wam przedstawiać chyba nie muszę, na pewno dobrze ją znacie, ale za to muszę ją znaleźć, a z tym już jest problem. Okej, mamy ją tutaj i teraz patrzcie na to. Teraz jak sobie wchodzimy, no to nie widzimy tutaj dostępnej Mariposy Piper, czyli rzadkiego skina, który był bodajże tylko za Ligę Mocy do zdobycia, ale był taki bug wczoraj, że można było go normalnie kupić. Tutaj jak widzicie na screenie wyświetlała się Mariposa Piper i normalnie, mimo że ona była dostępna tylko jakiś czas temu właśnie w Lidze Mocy, to można było ją kupić sobie właśnie w katalogu i każdy mógł ją zakupić, więc wczoraj była na to okazja, ja niestety z niej nie skorzystałem. Ale bug już ten został naprawiony i nie da się jej już normalnie kupić, więc no, kto też chciał ją mieć, no niestety też straciliście, widzowie, okazję. Czwarty bug był porąbany. Mordeczki, wystarczyło mieć odblokowaną Jackie. Wchodziliśmy sobie w nią i klikaliśmy tutaj właśnie w specjalny 10 poziom mocy, no i tutaj normalnie by nam się wyświetlało to hiperdoładowanie, ale teraz już ten bug jest naprawiony, a patrzcie, co było wczoraj. Ekran tak dziwnie migał, wszystko się bugowało, zmieniało się tak szybko, tam różne te hiperdoładowania nam się zmieniały. No widzicie, naprawdę chory bug i ja nie wiem, czemu to tak wyglądało, serio, ale też już na szczęście jest to naprawione, w ogóle większość tych bugów już jest naprawionych, więc fajnie, że twórcy Brawl Stars szybko z tym działają. A ja już przechodzę do naprawdę najgrubszych, mordeczki, bugów, które musicie znać w tym update'cie, ale najpierw napiszcie mi w komentarzu, jak trwaliście do tego momentu, ile macie już zrobionych winów w tej specjalnej misji. Ja mam dopiero 11, ale spokojnie, dzisiaj sobie przysiądę i trochę powbijam, no i mam nadzieję, że zaraz sobie odblokuję to hiperdoładowanie do szelki. Piąty bug był jednym z największych bugów w tym update'cie i trzeba było mieć Chestera do niego, więc generalnie nie tylko samego Chestera, ale też skina specjalnego. Chodzi o tego skina Leśny Duch Chester i każda osoba, która miała tego skina i zagrała nim normalną gierkę, no to miała tak jakby podwójny atak. Gdy używaliście ulta, to nie dość, że mieliście ten jeden taki ult Chestera, to był jeszcze drugi ult Chestera naraz, czyli dwa różne jego rodzaje, no bo jak wiecie, Chester ma wiele rodzajów ultów, no i tak jak widzicie na tym filmiku, jakość może nie jest najlepsza nagrania, ale nawet to działało nie tylko na arenie treningowej, lecz też w zwykłych giereczkach. I mieliście jakby takiego podwójnego ulta, podwójny atak ulepszony, dwa ulty naraz. Czajcie, widzowie, jak to mega pomagało. Ja w ogóle widziałem, że przez tego buga bardzo zmieniła się topka na właśnie tym Chesterze i dużo osób bez problemu sobie na nim wbijało szybciej pucharki, więc no to troszkę zniszczyło grę, jakby nie patrzeć.
Ale żeby tego było mało, taki praktycznie sam bóg dotyczył też RT. Ale tutaj było chyba jeszcze grubiej. Dokładniej to trzeba było mieć tego skina z karnetu. Ja wam tutaj nie mam jak go pokazać. Chodzi mi o tego karmazynowego RT i patrzcie na to wideo, patrzcie na to nagranie. Normalnie gdy strzelaliście RT, no to obrywało kilka osób naraz. Czyli nie był to tylko jeden pocisk, gdy raz klikaliście, tylko czasem nawet wystrzeliwał swoje tak jakby inne pociski. Po prostu no tak jakby miał użytego ulta, ale tego ulta nie miał użytego. Jak klikaliście, to i tak wyglądało to tak jakby ten ult był użyty i taki był wielki damage. To chyba było naprawdę prze mega wielkie i ja nie wierzę, że takie coś było w tym Brawlu, serio, ten bóg rozwalił system i też dużo osób sobie wbiło pucharki na tym RT bez problemu i no dzięki temu miało wyższe rangi na nim. No to patrzcie teraz dalej widzowie co się działo, tak normalnie powinno wyglądać menu, tak jak ja mam teraz, widzicie ten odcień, wszystkie takie żywe kolorki i tak dalej. A ktoś wszedł sobie normalnie do Brawla i patrzcie co było z jego kolorami w ogóle tej gry, jakoś one się tak bardzo, nie wiem, przyciemniły, może nawet rozjaśniły bym powiedział i gdy wchodził do sklepu, no to po chwili go wywalało, gdy klikał tego Stardropa darmowego, którego chciał otworzyć, wywalało go normalnie na pulpit do menu. Nie wiem dlaczego takie coś się działo, też było to bardzo dziwne i wiele osób tak miało, że nie mogli na początku otworzyć tego Stardropa. A bóg numer 8 dotyczy Pirla. No i generalnie ja w sumie sam dalej tego buga mam. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Ta oto jego ikonka z masterowania jest w dziwnym miejscu, ona powinna być chyba z innej strony, a twórcy dali ją tutaj i zasłania nam napis, że on będzie dostępny w sezonie 20 i ta ikonka z masterowania wchodzi na ten napis. Ale jak na nią klikniemy, to oczywiście normalnie na Pirla możemy sobie wejść. No ale nie zmienia to faktu widzowie, że jest to bóg, bo ona powinna być w innym miejscu i nie powinna zasłaniać tego napisu, więc też to pewnie twórcy szybko naprawią, ale no póki co jeszcze dalej jest to zbugowane. A teraz jeden z moich ulubionych bugów, czyli po prostu widzowie jak otwieraliście wczoraj Stardropy, to mogliście w nich trafić coś, czego nie powinniście móc trafić. Chodzi mi na przykład o taką chociażby tutaj ikonkę Pirla, a dokładniej to spray. No Pirl jeszcze nie wszedł oficjalnie do gry, oczywiście możemy nim grać w tym specjalnym trybie, ale nie możemy go jeszcze odblokowywać. A normalnie da się już do niego odblokować na przykład spray albo jakąś emotkę. Właśnie w Stardropach, dokładnie. Otwieracie Stardropa, jak macie dużo farta, to możecie trafić do Pirla właśnie albo emotkę, albo ikonkę gracza nawet, czy po prostu spray. I tak samo słyszałem, że do Chanka też już się da trafić, że jest taki bóg, więc cały czas ten bóg się powtarza i to jest dziwne, że te postacie jeszcze nie wbiły, a my możemy już do nich trafiać rzeczy. No i został jeszcze bóg, który naprawdę jest gigamocny i zostawiłem go specjalnie na koniec. Chodzi mi, mordeczki, oczywiście też o katalog, lecz tym razem o specjalne odznaki kolekcjonerskie. Jak wiecie, mamy wiele odznak, których normalnie nie da się kupić, są one limitowane, co nie? No ale tak się składa, że właśnie przez tego buga wiele z tych ikonek można było kupić. Normalnie widzowie wchodzicie do sklepu i te rzadkie ikonki, których normalnie się nie da zakupić, tutaj można było właśnie kupić. Już też to twórcy naprawili z tego co widzę, aczkolwiek no nie zmienia to faktu, że troszkę niektóre właśnie ikonki teraz straciły na rzadkości te emotki, no bo były one bardzo rzadkie, a teraz dużo ludzi sobie je pokupowało. I teraz nie wyłączajcie tego filmu, bo może nie jest to już bóg, ale jest to coś, w czym się zakochałem. Czyli skinek Sportowiec Steel. Widzowie, ja muszę wam pokazać, jak się nim gra. Może już widzieliście u innych youtuberów i tak dalej test tego skina, ale u mnie jeszcze nie było testu żadnego skina i postanowiłem, że nie będę wam pokazywał wszystkich tych skinów, jak nimi gram, tylko tego jednego. Nie wyłączajcie, widzowie, bo jak wy zobaczycie, jaki ten skinek jest kozacki podczas gierki, to naprawdę złapiecie się za głowę. Okej, on kosztuje aż 299 gemów, ale patrzcie, jak on śmiesznie pełza. Przecież to warto aż go kupić. Oprócz tego te ataki są takie piękne. Przypominają mi w ogóle trochę ataki tego halloweenowego skina do Gina. No ale jakby nie patrzeć, ten skinek jest cudny, naprawdę. Jak on wyjdzie, to się zastanowię, czy czasem go nie będę kupował, bo moim zdaniem serio giga warto. Ja się już żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, elo!